Jak mając 3 kolonizatorów kolonizować 5 kolonii naraz? Czyli efektywny sposób na tworzenie przepotężnej Brazylii przed 1500 rokiem. No albo w okolicach. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, już jako Brazylia, 1500 łapek i go wam przygotuję. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Portugalia jest to jeden z najlepszych krajów do przeprowadzania tak zwanego eksodusu albo ogólnie gry pod kolonię z kilku powodów. Oczywiście położenie geograficzne jest jednym z najważniejszych. Od razu mamy wyjście, skolonizowane Azory, co nam daje już łatwiejszy dostęp do obu Ameryk czy też Afryki. Niesamowicie mocne idee, już na starcie rozgrywki Colonial Ranch mamy zwiększony o 25%, pozostałe bonusy również się przydają. Na czwartym rozwinięciu mamy zwiększoną liczbę chętnych do kolonizacji Nowego Świata, a wcześniej flota, goods produce, trade, czyli ważny aspekt handlowy dla naszego kraju, construction cost czy absolutyzm i na końcu artyleria lepsza. Za całe rozwinięcie opłaty z kolonii zwiększone o 20%. Portugalskie misje, które mają na samym starcie już settler chance zwiększony o 20%, a jest to jeden z mocniejszych modyfikatorów do kolonizacji. Podczas ery odkryć możemy dostać Portuguese Colonial Growth, czyli Global Settlers Increase plus 50. Jest to gigantyczna liczba. Mało który kraj byłby w stanie to przebić. W sumie żaden kraj nie jest w stanie tego przebić. I co nie mniej ważne, ale też ułatwiające rozgrywkę, zwłaszcza jeżeli nie zginie zbyt wcześnie, posiadamy na samym starcie odkrywcę Diogo Gomeza, który ma 17 lat i dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko odkryć obie Ameryki. Ostatnią rzeczą są specjalne perki na odkrywanie świata dla naszego flagshipa, no tylko muszę powiększyć moją flotę najpierw, żeby wam je pokazać. Dlatego przejdźmy do naszych stanów. Standardowo tańsi doradcy, w przypadku stanu mieszczańskiego bierzemy tańsze okręty handlowe, a w przypadku nobility bierzemy bonusy do wszystkich stanów. Następnie odpalamy wszystkie bonusy do Monarchy Points, tylko niestety dla jednego punktu nam braknie, więc dewujemy najtańszą prowincję, którą mamy, Beja. No, to więc wcześniej trzeba też edykt tutaj odpalić. Dewujemy za punkt administracyjny. Nie tykajcie dyplomatycznych, one będą nam do czego innego tutaj potrzebne. Bierzemy punkt militarny. Następnie sprzedajemy ziemię, mając bonusy do dewowania dewujemy kolejną prowincję, najtańszą w tym momencie jest to Algarve, albo nie, bo tutaj wszędzie mi to kosztuje, o, no trudno, stracimy jeden punkt dyplomatyczny. Następnie po tym jednokrotnym zdewowaniu odbieramy ziemię, co nam daje od razu na starcie 5%, potem to już tylko wykonanie misji, jak się trafi papież to super. I właśnie go mamy. Albo misja na Tunisz z tańszym doradcą też jest na propsie, więc ją wezmę. Na rywali bierzemy Maroko, Tunis oraz Grenadę. Za hajs, który nabyliśmy z misji, budujemy okręty handlowe, 3 nie więcej. Jeden ciężki okręt, który posiadamy, wysyłamy do polowania na piratów w Sewilli, no bo nie chcemy przecież, żeby Maroko czy inny margrabski kraj nasz spiracił. Okręty handlowe na razie wysyłam do Tunisu, zobaczymy ile to procent udziałów mi da. Zresztą jest bardzo prawdopodobne, że my będziemy mieli na początku rozgrywki wojnę z Tunisem, więc 20% handlu na bank tutaj zdobędziemy. Jeżeli idzie o Monarchy Points, zostają bez zmian, jest to dobrze rozstawione. Mamy obecnie Infante Pedro, nie wiem, no nie mamy władcy, nasz władca jest niepełnoletni, mamy regencję. Władca zawsze ma bonus również do kolonii, co jest kolejną fajną sprawą. Mamy też możliwość zatrudnienia tańszego doradcy administracyjnego, więc go bierzemy. Pozostałych to jedynkowych bierzemy. Dyplomatów wykorzystujemy następująco. Sojusz z Kastylią, bo będzie nam potrzebny. Budujemy od razu spy network również na Grenadę. Będziemy chcieli od niej zdobyć jedną, dwie prowincje. Co prawda mamy trus z Grenadą do 49. Rok wcześniej niestety kończy się trus z Grenady z Kastylią. I tutaj będziemy musieli temu przeciwdziałać,
wykorzystując mechanikę Curry Favors, ale to za chwil parę. Nie bierzemy Royal Mariaży ani z Anglią, ani z Kastylią, bo jest wielka szansa, że stracimy przez to sojusze z tymi krajami. Jak najbardziej do Anglii wysyłamy również Curry Favors. Zobaczymy, od jednego kraju będziemy brali manpower, od drugiego pieniądze. Zobaczymy, od którego będzie się to bardziej opłacało w przyszłości, bo z tym bywa różnie. Wojsko zmniejszamy utrzymanie, dodatkowo kasujemy fortece, totalnie ich nie będziemy potrzebowali. Portugalia ma też unikalną mechanikę Holy Orderów, która powoduje, że jeżeli wybierzemy Order Dominikanów, wydamy 50 punktów dyplomatycznych, ale w każdej jednej prowincji w obszarze zwiększy nam się development za punkty dyplomatyczne o 1, więc jest to naprawdę niezły deal. Zwiększamy, o tutaj macie tą informację dodatkową, Culture Conversion Cost zmniejszone, ale nas to nie interesuje i wszędzie tutaj o 1 punkt dyplomatyczny urosły nasze prowincje. Jest to fajna mechanika do boostowania sobie kraju. Jeżeli idzie o doktrynę morską, nie bierzemy nic, oszczędzamy pieniądze. W sumie naszym celem będzie teraz magazynowanie jak największych ilości pieniędzy, bo przydadzą nam się w przyszłości. Kiedy pojawi się event na zwiększenie crowdlandsów i zwiększenie naszej autonomii, bierzemy, że poradzimy sobie sami. Kiedy wleci nam kolejne 50 punktów dyplomatycznych, znowu odpalamy Dominikanów i w zasadzie od tego momentu zbieramy punkty dyplomatyczne do kapa, czyli do 999 punktów. I przewidująco Grenada ma sojusz z Marokiem oraz Tunisem, więc czeka nas wojna, o której mówiłem. Robimy claima na Grenadę. Po zbudowaniu naszych trzech okrętów możemy pozwolić sobie na zbudowanie flagshipa. I uwaga, chcemy mieć lekki okręt. Tutaj mamy coś takiego jak prędkość poruszania się. Jeżeli chcemy naprawdę szybko odkrywać nowy świat, no to lekki okręt jest najlepszym wyborem. Zobaczcie, galery 4, ciężki okręt 6, lightship dychę. Kolejna sprawa to unikalne perki, jakie mamy do wyboru jako Portugalia, a jest ich kilka. Fleet Exploration Range to jest must have dla nas, o 100% zwiększa nasze zasięgi odkrywania mapy. Naval Barrage Cost, gdybyśmy chcieli wykorzystywać okręty do ostrzeliwania morskich fortec. Najpotężniejszy perk handlowy, Trade Power per Ship in Fleet, to też chcemy. Oraz jeżeli chcemy szybko desantować się z i na okręty, plus 66% to jest też również bardzo mocny perk. Te, które biorę, to Fleet Movement Speed, Trade Power per Ship oraz Fleet Exploration Range. Póki pamiętamy, należy jeszcze brać przejście przez ziemię Kastylii. Możemy od razu odpalić sobie następującą misję. Tą lepiej zostawić na troszeczkę późniejszy etap, kiedy będziemy rozwijali nasze idee dyplomatyczne. Na wszelki wypadek, jeżeli tutaj byśmy mieli kapa, żeby nie stracić tych 50 punktów. Luty 48 jest to ważna data. Jest to moment, w którym zeszedł trus Kastylii na Grenadę. I zazwyczaj do pół roku czasu Kastylia wypowiada wojnę Grenadzie. A wy musicie cały czas bacznie się przypatrywać wojskom kastylijskim. Czy ruszają na granicę z Grenadą? Czy ta armia przestaje trenować? To są oznaki, że bot za chwilę wypowie wojnę Grenadzie. Jeżeli to zrobi, to co musicie zrobić, to cofnąć waszego dyplomatę. W zasadzie w tym momencie najlepiej jest cofnąć waszego dyplomatę od Anglików. I kiedy będziecie mieli 10 punktów, które za chwilę wam powinno wpaść, bierzecie Ask to Prepare for War. Tylko i wyłącznie w momencie, kiedy to zrobi Kastylia. W międzyczasie wpadła nam misja na handel i w sumie możemy cofnąć naszą flotę stąd. Bierzemy trzy okręty, eksploratora i lecimy odkrywać nowy świat. Możemy też przenieść z Tunisu naszego kupca do Sewilli, da nam to więcej pieniędzy. I teraz tak, możemy odkrywać już kolejne nowe, nieznane lądy. To, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście Atlantyk i dostęp do Ameryki. Kiedy nasz władca wejdzie na tron, dostajemy, no dopóki on żyje, następujące bonusy lub stabilność. Ja wolę te bonusy. Zmieniamy naszego jednego dyplomatę na budowanie spy networku na Maroko, żeby nam łatwiej było je pokonać. Tym bardziej, że marokańskie twierdze są naprawdę zabójcze.
No i mamy luty 49, moglibyśmy już atakować Grenadę, tym bardziej, że mam fuksa na tym podejściu. Powiem wam, że to jest moje piąte czy szóste podejście do tego wszystkiego. I to jest pierwszy raz, kiedy Kastylia nie zaatakowała w przeciągu pół roku Grenady. Podejrzewam, że to dlatego, że doszło tutaj do buntów. Ja postaram się jeszcze poczekać, bo chciałbym kliknąć zabranie ziemi przed wojną z Grenadą, więc poczekam do listopada 49 roku. O, i patrzcie, mimo iż wiem, że Kastylia jeszcze dość długo nie zaatakuje, to są pierwsze oznaki, które świadczą o tym, że za chwilę będzie ta wojna. Ruszyło się wojsko, przestał trenować armię i leci teraz na granicę. Mamy 3 do 4 miesięcy do wypowiedzenia wojny. Dlatego na szczęście ja mam 11 listopada, to jest najbardziej fuksiarskie podejście, jakie mam do tego momentu. I atakujemy. Od razu wzywamy Kastylię, Maroko, Tunis dołączą naszą flotę, co prawda nie mam na miejscu. No ale trudno, dobra, weźmiemy tego pana. Naszą flotę też już tutaj wysyłam. Atakujemy Grenadę, wzywamy Kastylię. Ruszamy się pierwsi, żeby zająć te terytoria przed Kastylią. Robię to tylko po to, żeby następnie odsprzedać te ziemię Kastylii po tej wojnie. Jednego dyplomatę mogę już wysłać do papieża, żeby poprawić z nim relacje. Łech, Kastylia tu doszła pierwsza, trudno. Na pewno nie chcecie oblegać tej prowincji, tak jak robi to Kastylia, i lepiej dać botowi to oblegać. No i super, odkryliśmy Amerykę Północną, wtedy pojawia nam się możliwość odkrycia Karaibów i dopiero wtedy mamy możliwość odkrycia Ameryki Południowej. Dziwna kolejność, ale tak to działa. Następnie interesuje nas wybrzeże Ameryki Południowej. Kiedy w zasadzie macie całe to wybrzeże odkryte, no to możecie już waszą flotę wysłać gdzie chcecie i odkrywać dalej co chcecie. Wszystko co najważniejsze już mamy. Jeżeli dojdzie do jakichś bitew, do takiej na przykład, którą tutaj sobie sprowokowałem i macie możliwość zmniejszenia waszej kawalerii, to róbcie to. Przyszłościowo nie będzie wam ona w ogóle potrzebna. Od Maroko, jak się da, no to bierzemy Humiliata i wojenne reparacje, ale chyba mi się nie da, a widzę, że Kastylia już leci gdzieś dalej, więc od Maroko bierzemy tylko to. Pieniądze weźmiemy od Tunisu. Z Tunisem kończymy wojnę, również Humiliate, War Reparation oraz jak chcecie to pieniądze, ale z nich za dużo nie dostaniemy. Więc lepiej by było za ich miejsce wziąć Transfer Trade Power. Grenadę zjadamy całą, część prowincji dostanie, Hiszpania nie za dużo, plus pieniądze. Tych prowincji nie korujemy, za jakiś czas Hiszpania znowu będzie miała jakieś pieniądze, bo na razie się wyprztykała na tej wojnie. Nie korujemy tych prowincji, żadnej z nich, wszystkie będziemy odsprzedawali. Po wojnie koniecznie odbieramy ziemię, bierzemy technologię administracyjną i jako pierwszą ideę, słusznie się domyślacie, lecimy eksploracyjną, do pary pójdzie ekspansyjna i w sumie żadna inna, bo tylko te dwie nas interesują. Od razu dwa pierwsze rozwinięcia bierzemy. Politykę kolonialną bierzemy Global Settler Ingress. Naszych konkwistadorów wysyłamy w odległe miejsca. Pierwszy leci do regionu Rio de Plata. Możemy też od razu teraz brać misję na dodatkowe Diplomatic Power. Naszych konkwistadorów wysyłamy z misją Hunt of the Seven Cities. A nuż nam wpadnie coś fajnego. Następnie wracamy i dalej ich rozsyłamy. I cyk, kolejny konkwistador leci odkrywać świat. Jej, kastylijska wojna domowa. No coś czuję, że nie kupią ode mnie tych prowincji zbyt szybko. Kiedy jesteście na tych misjach poszukiwania 7 miast, odpalą wam się różne eventy. Raz dostaniecie prestiż, raz dostajecie punkty. I zazwyczaj będziemy brali punkty. Bierzemy pierwsze rozwinięcie z ery, tak jak mówiłem, Global Central Ingress. Drugie pójdzie na zwiększenie developmentu w prowincjach. I super, mamy zwiększony zasięg kolonialny o 50%. A to powoduje, że możemy zacząć kolonizować Brazylię. I na pierwszy ogień leci prowincja Maraju, czy Marajo, jakkolwiek się to nazywa. I ostatniego inkwizytora wysyłamy na poszukiwanie w okolicach Meksyku. No, takie eventy to ja lubię. Ech, musiałem przenieść naszą kolonię, żeby zrobić claimy na tych dzikusów okolicznych, bo chcemy mieć z nimi jak najszybciej wojnę. A jak mam coś tracić, to punkty... W sumie jeszcze mogę sobie pozwolić na tracę punktów administracyjnych, ale co do zasady, ich też dość sporo potrzebujemy. I lecimy na naszą pierwszą wojnę z dzikusami. Jest ich dość dużo i zaczynamy wyjmować od krajów, które są gdzieś tutaj. I nie są naszym głównym celem. A i w sumie jak już zaczynamy kolonizować, no to też musimy pamiętać, żeby odpalić politykę Grand New World Charters. I cyk, pierwsze ziemie zabrane.
Możemy też już odpalić złotą erę. To wpłynie na wprowadzanie tańsze technologii oraz, co najważniejsze, idei. O 10%. Bez zastanowienia bierzemy kolejną administracyjną. Jak się da, no to prowincję nawracamy na katolicyzm, inaczej powstaje nam tutaj kolonia animistów. A nie chcemy kultu świnki. Drugie rozwinięcie leci pod dodatkowy development. I teraz w zasadzie, odkąd macie expert minority tylko zmniejszone o 100% dzięki idei, możecie mieć w zasadzie dwie kolonie na raz robione, a będziecie realnie płacili tylko i wyłącznie za jedną. Tylko że tak, najpierw wysyłacie normalną kolonię, a następnie robicie expel minorities. Czy to z Maroka, czy to z Andaluzji, tam gdzie jest więcej, szybciej, zawsze lepiej. Normalnie bez tego modyfikatora byście tutaj płacili znacznie więcej za kolonię, za expel minorities, 2 karne dukaty za tą kolonię i praktycznie za darmo macie tą. I teraz, kiedy nam się skończyła kolonizować jedna prowincja na północy, to co najważniejsze, musimy zacząć kolonizować Santa Caterinę, bo ona nam da najszybszy dostęp, jak sobie spojrzycie, do Peru w przyszłości. Jedna, druga, trzecia, czwarta prowincja i powinniśmy dostać się do Peru. Zmieniamy też fokus totalnie na punkty administracyjne i mamy to 5 prowincji, powstaje nam kolonialna Brazylia, na szczęście katolicka, bo 3 prowincje z 5 były katolickie, ale taka mała dygresja nagrana po odcinku. Pamiętajcie, że z animistów możecie się zmienić praktycznie w łatwy sposób na dowolną religię na świecie. Czy sunnitów, czy hindu, czy shinto, czy może na huatla od Azteków albo i totemistów. Więc jeżeli chcecie zmienić swoją religię w późniejszym etapie rozgrywki, zostawcie animistów, nie nawracajcie prowincji. Jako że chcemy mieć dodatkowego kolonistę dla naszej kolonii, no to bierzemy self-governing kolony. Dzięki temu, że wzięliśmy private kolony, to zobaczcie, ona używa 2 kolonistów na raz, co prawda tylko 25, kiedy my możemy mieć 125. Sporo do przodu bierzemy 7 administracyjną i lecimy od razu ekspansję. Czas pozdobywać troszeczkę nowych terytoriów dla nas. W tym celu będziemy atakowali kolejne nacje w tym regionie na granicy 2 miejsc kolonialnych. 2 kolonie nam normalne się robią, bo już mamy 2 kolonistów. A nie, jedna to jest expel. Sorry, to jedna normalna nam się robi. Więc trzeba jeszcze drugą normalną założyć. I kolejną na expel. Co nam daje możliwość robienia 4 kolonii, kiedy mamy 2 kolonistów. Jednocześnie przy tym nie bankrutując, bo płacimy tylko 14 golda za utrzymanie tego badziewia. I teraz tak, jak zauważycie, zajęliśmy prowincję od Indian. 4 łącznie. Przy czym, o, te są nadal portugalskie, ta zmieniła się na kolonię brazylijską i teraz, co najważniejsze, musimy te prowincje przekazywać kolonii. Jeżeli tego nie zrobimy, spowoduje to, że powstaje nam kolejna kolonia. Problemem jest tylko to, że możemy przekazywać prowincje, z którymi bezpośrednio graniczy nasza kolonia, więc za chwilę będziemy musieli skolonizować te 2 obszary. Te 2 prowincje jak najbardziej możemy skolonizować, chociaż nie powinniśmy, bo musimy najpierw ideę rozwinąć, ale wiecie, o co chodzi. Tutaj bierzemy Treasure Fleet Income, to się może nam przydać na chwilę. Na tym podejściu dość pechowo mi się dzieje, bo Hiszpania cały czas toczy jakieś wojny, cały czas nie ma pieniędzy i nie chce kupić moich prowincji, nawet za darmo. Normalnie wyciągałem jakieś 1000 dodatkowego golda, no ale trudno, nie tym razem. No i w zasadzie expel zrobiłem dla całej Ameryki Południowej, więc wojska z północnej cofam. Będziemy za chwilę ich potrzebowali do wojen z Inkami. I kolejne prowincje, które chcemy zdobyć od dzikusów. Od Maroka bierzemy Tangiers w wojnie. Ale też go nie będziemy korowali. On mi jest tylko po to, żebyśmy dostali dodatkowe 150 punktów administracyjnych, a potem to równie dobrze, nie wiem, możemy go oddać Maroku, odsprzedać, albo odsprzedać Kastylii, gdyby kiedykolwiek zaśchciała coś od nas kupować. A to dziwne, czemu to nie poszło do Brazylii? Najgorsze są te momenty, kiedy człowiek się zagapi, bo leci na piątce, a tu w międzyczasie ktoś mu podbija kolonię. Dupa! No już jesteśmy teraz przy Peru. Co prawda troszeczkę później przez tą jedną durną wojnę, no ale trudno. Musimy teraz poczekać, aż skolonizujemy tą prowincję i możemy lecieć z wojnami. Mając 3 kolonistów, możemy kolonizować aż 5 prowincji na raz, a cały czas płacimy tylko i wyłącznie 14 golda. Kiedy mamy 3 kolonistów, nastał ten czas, żeby użyć tej misji.
ale nie wcześniej. Zwiększa to masakrycznie szanse na pojawienie się tutaj dodatkowych osadników rocznie o 43%. To jest naprawdę sporo. I mamy to, idea zakończona. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. 1491. Odpalamy politykę. Jej agenda na dodatkowych kolonistów wykonana. No i to jest prawdziwa fabryczka kolonialna. 195 osadników rocznie i szansa na dodatkowych 42%. Kolejne terytoria od plemion podbite i dzięki temu mogę przekazać mojej Brazylii trochę więcej prowincji. W zasadzie od tego momentu też już nie rozwijamy żadnej z technologii. Ósemkę wziąłem przez przypadek, też powinien stanąć na siódemce. Więc tego już dalej nie rozwijamy. Wszystko pozostałe nasze punkty wrzucamy w deva, ale nie naszego, tylko subjecta. Normalnie patrzymy, gdzie co ma i najtańsze devujemy. Tak jakbyśmy to robili normalnie. Niestety żadnych edyktów nic nie możemy podpalać. Nie korzystamy na tym, jeżeli idzie o kraulancy, no ale zawsze coś. Atakujemy Inków. Zobaczcie, tutaj możemy. Niestety Cusco i ta nacja mają sojusz, więc będziemy chcieli wyjąć Cusco w pierwszej kolejności, żeby mieć 5-letniego trusa z nimi. I cyk, zjadamy i przekazujemy następnie prowincję Brazylii. Niech sobie ona to koruje. Prowincję staram się w pierwszej kolejności dewować do 10 poziomu. Oczywiście z wykorzystaniem dyplomatycznych, militarnych punktów. Jeżeli akurat te mi się skończą, no to pewnie pójdzie też i administracyjny development, ale w pierwszej kolejności dewujmy to właściwie. Chyba że będziemy, nie wiem, o taką prowincję mieli, no to tutaj dodewuję sobie za punkty administracyjne, żeby nie tracić punktów dyplomatycznych. LOL! Jestem papieżem! Durde wojny z kolonistami, masakra, co to za spam złotych R poszedł? Nie mam się tego pojęcia. Skoro mamy 3 kolonistów i tak mi się zdarzyło, że 3 mam wolnych, no to pokażę wam, jak kolonizować. W pierwszej kolejności wysyłacie zwykłych, standardowych kolonistów, żeby zajęli 2 prowincje. Cerro oraz Rio Contas. Następnie cofacie 2 kolonistów. 2 pierwsze kolonie się robią i wysyłacie na Expel Minorities. W międzyczasie zmieniłem kulturę na główną andaluzyjską, a mniejszościową jest portugalska, więc teraz pozbawiam się portugalskich prowincji. I swoją drogą też tutaj zobaczcie, że ten development, gdzie tu jest to napisane, będzie przenoszony z naszych prowincji macierzystych do prowincji w Nowym Świecie. I to jest takie trochę kradzenie deva. I przybyli, robi nam się 5 kolonii naraz. No tych niestety nie możecie cofnąć, abandon możecie tylko zrobić, które są z Expel Minorities. Ale dzięki temu perkowi, no praktycznie nic was więcej nie kosztują. Chociaż nie do końca rozumiem, z czego to wynika, bo zobaczcie, 2 golda kosztuje mnie standardowa prowincja, która już nie ma kolonisty, powinna mieć zwiększone koszty. Cerro ma też tylko 2 golda, potem mamy minus 100% i potem znowu 2 golda i nagle 300%. Wzór na stronie EU4 Wiki jest totalnie inny na te koszty, ale mam nadzieję, że ktoś mądrzejszy w komentarzach mi to wytłumaczy. Ale tak się dzieje. Kosztuje nas to w sumie 14 złociszy, kolonizacja 5 kolonii. Super ważna jest misja Promote the Banderiantes, czy jakkolwiek się to wymawia, która powoduje, że każda nasza kopalnia złota no, zaczyna się liczyć potrójnie w danym regionie. Jak klikniecie na tą misję, to jest tam podświetlone. Ja mam pecha, żadna kopalnia złota mi się niestety nie wylosowała, ale pamiętajcie, że można w pewien sposób eksploitować zakładanie kolonii. Kolejna sprawa to to, że w całym regionie kolonialnej Brazylii wasze szanse na znalezienie złota zwiększają się o jakieś 20-25%. Nie pamiętam dokładnie. The fuck? Ja to mogę tu robić? Okej, to lecimy. Jak najbardziej. Dokończyliśmy Cusco i przyjaciół. Kolejna prowincja ze złotem do 9 poziomu leci. Moja kolonia chyba jest za duża. Za pieniądze, które zdobywam, to powiem wam szczerze, że najrozsądniej to chyba będzie budować budynki produkcyjne, bo counting house'ów nie mam. A jak się uwolnimy tą Brazylią, to i tak będziemy dość duzi. Więc zbudujmy produkcję w naszej kolonii. Więcej zielonego dla nas. A w zasadzie to dla Brazylii, bo ona jest cały czas coraz większa. Tylko ta overextensja. I reformacja odpaliła mi się w 1515, więc miałem dość fuksa dużego.
We Szwecji, nie Szwajcarii. Niby ja tu mam wszędzie szansę na złoto, coś mnie się nie widzi. I to patrzcie, jaką dużą szansę mam na złoto. Coś tej szansy tu nie widzę. I warto jest kolonizować wszędzie tam, gdzie gold występuje na pierwszym miejscu. Ale powiem wam, że dla porównania, to tutaj podboje są o wiele łatwiejsze niż w Ameryce Północnej. O wiele. Dokańczamy wreszcie te upierdliwe plemiona. Jak pięknie 5 kolonii naraz nam się robi. Jej! No to robimy już jedną z ostatnich kolonii. 1524, za chwilę będziemy mieli koniec ery odkryć. A chciałem do tego momentu właśnie tutaj jak najwięcej skolonizować. I następnie przejdziemy naszą kolonię. Jak wyczyściłem tą prowincję, tutaj było 20 dewan niedawno. Chyba trzeba znowu zejść na portugalską kulturę. I nastała era reformacji. Sprawdzam jeszcze, gdzie się da robić zakony. Jest to akurat super ważne, żebyśmy zrobili wszędzie, gdzie się da, przed przejściem na kolonie. No i okej, niech się dokończą te kolonie, które teraz mamy. Nowych nie będę zaczynał. 30 szans na złoto. I mam. I mamy to. Wszystkie kolonie, które chciałem, znaczy no nie wszystkie, które chciałem, ale większość została zrobiona. Sporo podbiliśmy, Portugalię zostawiamy w naprawdę opłakanym stanie. 18 golda total, nikomu 15 interesa co miesiąc bulimy. Nie wiem, jak z tego wyjdzie. 25 golda inflacji, 17 korupcji. I na koniec jeszcze kasujemy ideę, żeby dostać punkciki, które za chwilę władujemy w nasze prowincje. Przyszłe nasze prowincje. Nie powiem, że ta kolonia wyglądała super ładnie, ale mogło być gorzej. I teraz, żeby przejść na naszą kolonię, bo chyba już wszystkiego się pozbyłem, wszystkich punktów, co mogłem, to też pobudowałem, to klikamy tą ikonkę. I powiem wam szczerze, że przez sekundę miałem zawiechę. Myślałem, że nie mam tego znaczka, ale na szczęście mam. Portugalska Brazylia, którą zaczynamy grać. I zobaczmy, jak przeliczy się nasz income na start. Mamy 102 golda. A, bo źle przeliczę. No to mamy 102 golda. W puszczeniu mamy możliwość wyboru pomiędzy monarchią a republiką. Zazwyczaj republika jest lepsza. Mam też wrażenie, że muszę nadrobić sporo administracyjnych punktów, więc 4-1-1 władca jak najbardziej na propsie. Trochę tych nacji mamy tutaj do utworzenia. Ale tak realnie mamy tylko Brazylię do utworzenia, tylko potrzebujemy 10 poziomu technologii administracyjnej. W pozostałych państwach byśmy musieli przenieść stolicę. O, chociaż pary Guana Nation możemy też i również utworzyć. Muszę sprawdzić ideę tych nacji po kolei. I cyk! Od razu Imperium, od razu Great Power po miesiącu, 1070 dewa. No nie jest to najlepszy wynik, jaki by mógł być. Pewnie mój wspierający Nikolas, który dał pomysł na tą serię, zrobiłby tutaj o 500 dewa więcej do tego czasu. Ale powiem szczerze, że wiele mechanik, o których mi wspominał, już nie działa. Czyli Paradox albo spaczował, albo popsuł je. Mamy też jedną z najlepszych republik. Dlaczego? Bo nie musimy klikać żadnej z tych głupich, powalonych reform zmniejszających nasz absolutyzm. A jednocześnie możemy rozwijać się dalej. Wszystko trzeba rozdawać od nowa. 3500! Oh my god, ja to robię! I nawet od razu zabieram tą ziemię z powrotem. Tylko ja jestem durniem, bo się nie upewniłem, że mam wszystko ostatowane. Mógłbym mieć jeszcze więcej za pierwszym razem. Ach, no dobra, no to korujemy. Mamy bardzo duży zapas gaveringu. 115 total income'u. Przed chwilą mieliśmy tutaj 65, ale jednak trochę tych prowincji do korowania mamy. Idee, które dostaliśmy standardowo, no to są expansion oraz zaczęta plutokratyczna idea. Ich połączenie da nam production efficiency, national manpower. Dość słabo. Mamy również kolonialne idee, development, morale armii oraz totalną tolerancję religijną. Yearly public tradition zwiększone, provincial trade power, konstrukcja, tańsze idee, regimenty, global settler zwiększone. Wszystko to, co potrzebuje taka kolonia do urośnięcia. W okolicy też mamy dwa monumenty, ale chyba... Fuck, my z tego możemy korzystać? A z tego nie. Nie, wystarczy, że kulturę będziemy mieli akceptowalną. Oh my god, jakie to OP! 15% kosztów idei! Czy więcej złota? Nie wiem, co lepsze. Nie no, weźmiemy złoto, oczywiście, że w pierwszej kolejności rozwijamy ten monument. Nie, czemu bot kliknął tę misję? To jest takie złe. Widzę, że Brazylia odziedziczyła dużą korupcję po Portugalii.
więc będziemy chcieli ją jak najszybciej zmniejszyć. Wiele naszych prowincji ma również zwiększoną autonomię i to bardzo, więc też trzeba to pozmniejszać. Trudno, będziemy musieli tłumić bunty. Gdzie jest brakujące 500 deva, bo miało być 1500 developmentu, a nie 1000. Normalnie zamiast jednej przepotężnej Brazylii miałbym tych kolonii kilka: Peru, La Plata, Brazylię, Meksyk i inne. Potem przeniósłbym stolicę do Afryki i ostatecznie do Nowego Świata. Dałoby nam to możliwość utworzenia chociażby Central American Nation i jak widać na tooltipie, powinno nam to dać możliwość porzucenia wszystkich naszych terytoriów poza Amerykami, czyli porzucamy terytoria w Europie, Azji i Afryce, ale uwaga, wchłaniamy wszystkie nasze byłe Colonial Nation. Ale jak to bywa, paradoks coś spierniczył i po stworzeniu nacji nie dziedziczyłem moich kolonii. Kolonie zamiast zostać zintegrowane, stały się moimi koloniami. A znowu na podejściach, w których próbowałem nakarmić naszą pojedynczą kolonię terytoriami Meksyku, no jakby to powiedzieć, moja kolonia eksplodowała, bunty wybuchały po 30-40 tysięcy i nie nadążałem tego tłumić moją 20-tysięczną portugalską armią. No więc przepraszam, na poprzednim patchu ta mechanika działała, obecnie już chyba nie.